Partnerem programu jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten, właściciel marki z Podlaskiej Spiżarni. Dzisiaj świątecznie, gotowanie z 13 VIP, jest ze mną Radek Liszewski, witam Cię Radek w naszej kuchni. Witam serdecznie wszystkich. No co, spróbujemy oczarować święta, no właśnie. Będzie to karp, będzie to dzisiaj łosoś w formie tatara. To zupełnie niezwykłe, co? Tak, no, łosoś na święta? No właśnie, święta? Czuł Ciebie na święto? Nie, na święta zazwyczaj, no to chyba raczej tradycyjnie zawsze. To jest domena mojej teściowej, aha, bo moja teściowa przepięknie robi karpia z grzybami. To, z grzybami. Ja uwielbiam, ja zawsze czekam na karpie. A czy jakieś inne ryby na Twoim stole występują? Zazwyczaj karp z grzybami, no wiadomo, że śledź też się pojawia, aha, gdzieś tam jak mamy Wigilię. No co, no raczej to chyba króluje u mnie. Jasne. Dlatego właśnie dzisiaj chciałbym zainspirować troszkę Ciebie, może spróbujesz to użyć. Ale niezwykłe, no powiem szczerze, że niezwykłe. Tatar z łososia, jurajskiego, co jest ważne, jest to pierwsza na świecie hodowla proekologiczna łososia i występuje on tylko w Polsce, jest wolny od antybiotyków i metali ciężkich. No właśnie, ja słyszałem dużo o łososiu właśnie, tak. Dlatego słuchajcie, Radku, to będzie dla Ciebie pierwsze zadanie. Przygotuj mi marynatę, musisz dać dwie łyżki miodu nektarowego. Okay. Czyli co, tutaj do garnka. Do garnka. Dwie łyżki miodu, dajemy sobie 4 łyżki octu i 4 łyżki wody. Także tak, około 2 łyżek miodu i tyle samo octu. Dobra. I to się musi zagotować z dodatkiem rozgniecionego czosnku. Mamy jedną. I pokroję jeszcze odrobinę. Miód i czosnek, ciekawe wydarzenie. Czy Twoja rodzina podczas świąt każe Ci śpiewać tak samo jak dla mnie gotować? Wiesz co, tak naprawdę gdzie ja się nie pojawię, to ja zawsze mówię, że jestem w pracy, tak? Bo każdy, a może coś by zaśpiewał. Nie, u nas w domu jest tak zupełnie bardzo wigilijnie, tak? U nas jest zupełnie bardzo wigilijnie. Aha. Jeżeli śpiewamy, to gdzieś tam jakąś pastorałkę, no raczej w domu nie muszę się zachowywać, jakbym był na scenie. Chyba, że nam się przedłużą święta, to wtedy coś tam śpiewamy. Jasne. Słuchajcie, wracamy do łososia. Muszę oddzielić go ze skóry. A proszę Cię, ile mamy tego octu ryżowego? Tyle samo co miodu. Tyle samo co miodu, dobra. Proporcja jest 1:1. Działamy. Miód z octem i połowa części wody. Słuchajcie, oddzieliłem ładnie łososia od skóry. Zrobiłem to jednym super ruchem. I kroję go w kostkę. A jedną łychę. Będzie okej. U mnie z kolei jest na odwrót, że czy wolne, czy w pracy i tak muszę gotować. To musisz gotować. No bo człowiek musi jeść, a śpiewać niekoniecznie chce na co dzień. Tak, tak, tak. A jak lubisz spędzać święta? Rodzinnie? Szczerze mówiąc, rodzinnie? Często jestem w pracy w święta, gdyż na przykład pierwszego dnia świąt robimy jakieś chrzciny. Ty na pewno grasz koncerty, prawda? No ja właśnie jestem na wyjazdach zazwyczaj, ale przynajmniej ja dbam bardzo o to, żeby ta Wigilia była rodzinna i tak, wtedy tak, mi się tak to jawi, wiesz, bo i drodzy Państwo, powiem Wam szczerze, że ja jak byłem małym takim fąflem, miałem ze strony mamy bardzo dużą rodzinę, miałem i mam, cieszę się z tego ogromnie. I pamiętam, to nie było nic piękniejszego, jak się u dziadków spotykało na tą Wigilię, to ta magia świąt się czuła, tak? Ale muszę Ci przyznać, była odczuwalna. Muszę Ci przyznać, że właśnie najlepsze święta są, dopóki żyją dziadkowie, prawda? No bo chyba jeszcze nie mamy tyle lat, co? Tak mi się wydaje, że jeśli mają fąflem, to wtedy te święta wyglądają inaczej, bo tak naprawdę czekasz na tego Mikołaja. Nie musisz się napracować. Nie musisz się napracować. Czekasz na Mikołaja, na prezenty. Ale ja nie wierzę w to, że ty nie lubisz tego, co robisz. No, ja tak naprawdę mam codziennie wolne, bo to jest moja pasja, tak? Dokładnie moje słowa. Ja też nigdy nie jestem w pracy, bo jak robisz to, co lubisz, to codziennie jesteś na wolnym. Słuchaj, załóż sobie rękawiczki, weź sobie jednego buraka, wyrzucę ci super szybką ubieraczkę. Okej, ubieramy buraczka. I robimy, czekaj, pokażę Ci, jak to zrobić. No właśnie, będę Ci wdzięczny. Takie plasterki i nie musimy buraka obierać.
Nie obieramy w ogóle, nie tak obieramy. Ze skórką idzie? Nie obieramy, ze skórką jemy. Pierwsze tak. Słyszę. Moja Dorota to by mnie zagoniła, żeby to obrać. Moja Marta również. No, faceci się rozumieją, przynajmniej nie muszę. O to chodzi, tak, tak. Ale właśnie, jak już muszę ci się przyznać, bo przez cały tydzień przed tym programem tak śpiewałem do żony: za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe ma ręka. I mówiła: co ty śpiewasz, co to jest, nie? Ja mówię: no nie mów, że nie zna, no. No święta. Ale uświadomiłem szybciutko, tatara siekamy dość drobno, tak samo jak wołowego. Czy będziemy go przyprawiać? To Jezu. Ale wychodzi? Wystarczy. I teraz rzucasz te... Jeszcze jedno. Dobra. I teraz rzucasz te buraczki do naszej marynaty. Do naszej marynaty, tak? Dobra. To dosłownie się musi zapiklować około 5 minut. I w ogóle tak bez ognia? Bez ognia, bo wrzuciłeś na gorącą marynatę. Buraczek dzięki temu zmięknie. Będzie chrupki. Lekko słodki, lekko octowy. Poproszę. Dobra, kiedy przesiekałem tatara, wrzucam do miski. I teraz, czym zazwyczaj przyprawiasz tatara wołowego na przykład? Wołowego? No to tradycyjnie. Na pewno jest to góreczek zielony, na pewno jest cebulka, no maga musi być do tego oczywiście, do doprawienia. No dlatego... właśnie z tym magii to tak... Nie każdy lubi. Są fani, a niektórzy uważają, że to jest zło. Nie, ja osobiście tak nie uważam, po swojej podróży z Azji, tam oni notorycznie używają glutaminianu sodu. A czym jest magii? To jest właśnie glutaminian sodu, moi drodzy, który jest powszechnie stosowany w... Ale ja, żywności. Ale ja lubię ten aromat, no bez magii ten tatar jest fajny, ale taki nie do końca, jakby kropki nad i brakowało. Ja mam właśnie kompromis na magii, mianowicie sos sojowy jasny. Sojowy, czyli tak jak używany do sushi. Dokładnie. No, to samo. I to jest mój kompromis w dzisiejszej potrawie. Przysięgam to co? Może poproszę ciebie, dosłownie koreczek sojowego. Dobra, czyli tutaj? Do środka, tak. Okej. Okay. Czuj po kolei co dużo. Ja się czuję trochę jak chirurg, wiesz? Jakiś chirurg możesz zdjąć, tak. Dosłownie koreczek sojowego, następnie koreczek oleju sezamowego. Sezamowy, czyli sezamy, takie tak? Kopnięcie azjatyckie trochę, bo gdyż jest to wspomnienie mojej podróży do Azji. W Azji? Gdzie byłeś w Azji? Dokładnie w Chinach. Wiesz, w ogóle pracowałem tam półtora roku. A takie hasło Gambei słyszałeś? Gambei, jak się pije na zdrowie. Tak. Dokładnie. Gambei. Tak. Dokładnie. Bardzo lubiłem, jak się wsiadał do taksówki, tak? To, dlaczego? To było... sos ostrygowy? Też koreczek? Również koreczek. Zawsze mówiłem do taksówkarza, w Chinach się mówi szyfu. Szyfu? Tak. I zawsze było i judzo szyfu. A co to znaczy, powiedzmy? Prosto. Widzisz. Prosto szef. To no właśnie, ostrygowy jest troszkę gęstszy. Gęsty, no. Może go jakoś... Nie, po prostu tak wybałdam to. Tak. Zwyczajnie w świecie mówiąc, dobra, wytrzęsę go z tej butelki. Dorzucam, myślę, że będziemy mieli porcję. Dobra, robię to. Odpal ostrygowego. Znaczy mi się trochę ręce trzęsą, taka operacja. Na spokojnie. Proporcje są dobre. Dobre. Łosoś posiekany, także przyprawiamy. Dodałeś już tu po koreczku. Tak, mieszaj, a ja będę dalej doprawiał. Słuchajcie, teraz musimy jeszcze sięgnąć bardzo drobno w tak zwane brinua. Wiesz, co to brinua? Tak szczerze? Słabo. Brinua to jest z francuskiego najdrobniejsza kostka, jaką się da. Aha. Czyli po prostu, ale zawsze lubię... Co to jest? Por, tak? Co to jest? To jest por, tak. Por. Tylko białe części. Także tak. Najpierw wkryjmy w julienne. Nie, tłumacz mi. Też z francuskiego. Bardzo... Zamyślam się. Bardzo drobne... Zapałeczki tak zwane. Zapałeczki takie. Zapałeczki, tak. No dobra, czy ty gotujesz u siebie w domu na świętach? Nie, przyznam się, że nie. Ja raczej dbam o te ognisko domowe od strony takiej męskiej, no kuchnia to... to kobietą. No to domena mojej Doroty, nie będę tutaj wchodził w jej buty. Jakby. Słyszałaś, Marta? Kobiety też gotują, kobiety w domu gotują. Tak, no, faktycznie. Właśnie, bo mi samo, wiesz o co chodzi. No to, Marta ubiera choinkę. No ja się nie dziwię, no. Ja się nie dziwię. A czy do tego tatara też dodajemy jajko później, czy nie? Właśnie nie. Zwróćcie na to uwagę, że nie mamy tutaj w tym. No i dobra, i teraz musi być bardzo drobniutko sieknięta kosteczka. Myślę, że tyle wystarczy. Co, mieszam, tak? Mieszaj dalej, dobra. Tak. I zaraz sobie spróbujemy na smak. Czy to wszystko nam pasuje. Jeszcze co? Troszeczkę szczypiorku. Szczypiorku, tak. Również drobno siekany. A jeżeli ktoś lubi z ogóreczkiem, to też nie ma nic przeciwko. Oczywiście. Tak, jasne. Znaczy, będzie ogórek w tej wersji, ale nie kiszony, a świeży. Tak. Ale polecam na przykład sobie, w tej samej marynacie możemy też ogórka zapiklować. Aha. Będzie również ciekawy smak, aczkolwiek
jak już zapiekliwaliśmy buraka, to nie róbmy wszystkiego w jednym smaku, tak? Niech coś będzie odświeżającego. Odświeżającego, tak, innego, nie, po prostu. Tak, na świeży ogórek. Dobra, dobra, zamieszaj. Dobra. Zamieszaj. I dobra, i teraz zrobimy taki bajer. Chciałbym, żebyś mi pomógł. Mocno rozgrzewam... Co? Mocno rozgrzewam olej w garnku. Uh-huh. Będziemy robić prażynkę z makaronu vermicelli. Jest to makaron ryżowy, cienkie nitki. To też właśnie moje azjatyckie kopnięcie. Musimy mocno rozgrzać olej, około 180 nawet do 200 stopni. Wrzucamy suchy makaron na olej. Czyli wrze po prostu. I robi się prażynka. Poproszę Ciebie o zrobienie prażynek z makaronu vermicelli. Okej, okay, czy jest... tu mamy, tak? Dokładnie tak. Dobra. Weź sobie szczypce albo łyżkę cezakową. Do... może szczypce będzie łatwiej, tatarek już jest przyprawiony i się przegryza. Lubisz ostre? To trochę wkryjemy jeszcze chili, co? Dlaczego nie? No w sumie ten tatarek z łososia. Dobra, wrzucaj. Co, próbujemy, tak? Tylko nie cały. Nie cały, a tak partiami. Czy jakoś to... ale pięknie. I od razu wyciągasz, wyciągasz. I wystarczy. Zobacz, jaką mamy fajną prażynkę. To jest... Przypominamy to zupkę. Zupkę chińską, ale na świętach możesz zrobić szał, nie? Rewelacja. Dobra. I wystarczy. Pięknie. Dobra, my tu tylko szybko jeszcze wkroimy trochę. Ale co, to jest oliwa czy olej? To jest olej. Najzwyklejszy, tak? Nie smażymy na oliwie, szczególnie extra virgin, gdyż ma niską temperaturę palenia. I po prostu jest niezdrowa. Niezdrowa. Tak. Także oliwę tylko do dressingów, sałatek, do polewania pomidorów. Bo też słyszałem, że gdybyśmy, jak się miód rozgrzewa, też nie można go przypalić, że on się gorzki wtedy robi. Dokładnie. Każdy cukier, tak samo cebulek przypalisz, tak? Bo ma w sobie dużo cukru. Się karamelizuje. Karamelizuje. Jeżeli jest czarny, już jest przypalone, gorzkie, nie smaczne. Ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy, no właśnie. Weź ogórka. Ogóraska. Ponownie potrzebujesz obieraczkę i pokażę Jasne. To, co trzeba uczynić. Obieramy go, tak? Właśnie nie. Właśnie nie. Robimy takie paseczki. Zrób ze 3, 4. Okej. Okay. Dobra. Czyli to właśnie będzie nasze odświeżenie, bo tatar jest taki słono-pikantny. Lekko zakwasimy go jeszcze sokiem z limonki, ale dopiero sok z limonki podajemy na sam koniec przed jedzeniem. Na sam koniec, tak? Skrapiamy. Dlaczego? Jak dodasz wcześniej, to zrobi się ceviche. Czyli, czyli ryba zetnie się od kwasu, który jest w limonce. Troszkę. No powiem szczerze, tyle dzisiaj się dowiedziałem ciekawych rzeczy. Mam. Bo mam paseczki. Kiedy masz już pestki, tak? To już zatrzymujesz się i obracasz z drugiej strony. Chcesz zrobić więcej, ale wystarczy. Wystarczy nam tyle. Dobra. Aha, okay. To jeszcze daję chili. Zamieszaj. Niedługo Sylwester. Czy jakieś plany na Sylwestra? No oczywiście, no oczywiście. Jakaś impreza, koncert? No koncert telewizyjny. Gdzie? Tak. Mogę się dowiedzieć? Możesz, w Zakopanem. Przyjadę może. W Zakopanem, zapraszam. Czy szykujesz z tej okazji jakiś nowy hit? Kto to wie? Kto to wie? No gdyby było hit tak łatwo zrobić, znaczy nie łatwo, ale gdyby to się dało kilka produktów i wychodził hit, to ja bym co, wtedy... Nie? Tak. No właśnie. No. Niestety hitów tak się nie pisze, hity przychodzą same, nikt nie wie dlaczego, stają się hitami, ale czasami się stają. W kuchni jest podobnie, gdyż jak tworzę jakieś danie, piszę przepis, tak, to mi to może smakować, mojej ekipie na kuchni, ale co wie, czy na przykład jak przyjmę... Jak ktoś to odbierze. To są różne smaki, dosłownie tak? Tak samo jest z muzyką, gdy siedzę w studiu i piszę jakąś piosenkę, siedzę nad aranżacją, no to robię to tak, aby mi się podobało, a cała reszta już po prostu słuchaczach. No nigdy nie wiadomo, co może komuś się spodobać. Czasami stawiamy na piosenki, które wydają nam się, że są fajne, a przychodzą bez echa, a te takie wydawałoby się zapchaj płyty, jak je czasami nazywamy, że po prostu jest, bo jest, odnoszą wielki sukces. Ale to właśnie tak jest, że nigdy tego nie wiesz, co komu przypadnie do gustu. Chyba tak też zdaniem. Zwijam ogórka. Tak. Dobra. Ja zwinąłem. Zwijam. Dobra. A ja w tym czasie ułożę nasz makaron, który nada chrupkości, tak? Dlatego jeszcze pokryjemy świeżutki, pyszny chleb. Już nasz polski, bez azjatyckiej wizji, gdyż tam nie mają dobrego chleba, niestety. No i co? Nie mają dobrego chleba? Tego nie widziałem. Nie, jadłeś chleb w Azji, jak byłeś? No nie. No nie, no ja tak samo. Dobra. Trzy ogóreczki i teraz pęsetka fajna. Naprawdę? Tak chirurgicznie? A jak? Poczekaj. Kochany, teraz, co tu się dzieje? Teraz osuszymy. Musimy to trochę z tego oleju, tak? Wyciągasz jedną, kładziesz tu i dekorujemy. A ja w tym czasie... Dobra. Moje, jakie jest twoje ulubione zioło? Zioło? Nie powiem. Znaczy... Na drugim miejscu. Kolendra. 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 Mam ten sam gust, słuchaj. Ale zaraz... Ale są święta, my sobie tak żartujemy, kochani. Żartujemy, tak. Także, słuchajcie, świeża kolendra, dosłownie parę listków. Spróbuj sobie jednego buraczka. Zobacz, że on już jest miękki, a zarazem
miękki w środku, chrupiący na zewnątrz, jak orzeszek. Nie sklejany. Buraczek. Buraczek, nie? Mhm. Właśnie, także trochę naszej klasyki, bo burak występuje w polskiej kuchni w grudniu. Jak najbardziej. I zarazem fusion azjatycki. Moja żona to zawsze lubi sobie gotować te buraki, kraja je w takie paski i po prostu je tak gotowane z tego. Pewnie, że tak. No i dobra, może jeszcze rzuć jeszcze jedynego, a ja w tym czasie pokroję chleb. Okej. Okay. Czy zainspirowałem Ciebie na święta? Będziesz w stanie powtórzyć takie coś w domu? W każdym razie, jak nie będę w stanie powtórzyć, to przeczytam Twój przepis, ale powiem, że to jest niezwykle ciekawe. Pisz na Facebooku, dzwoń, poradzę. Tak? Okej. Okay. Dobra, mamy i mamy. Uż jeszcze jedną, ja pokroję chlebek. Tak, chirurgicznie. I konsumpcja nastąpi za chwilę. Nie mogę się doczekać. No i jak Ci się podoba nasza wersja świąteczna tatara łososia? No to właśnie niesamowite, tym bardziej, że tak chyba to nie jest aż tak czasochłonne. No, nie napracowałeś, prawda? Nie, to jest z ogromną przyjemnością i zupełnie niezwykłe, bo zazwyczaj jest takie tradycyjne danie, a tu nagle tatarek z łososia. Na Wigilię. Także dla leniwych gospodyń, kto nie chce poszerować szczupaka, polecamy tatar z łososia. To co? Smacznego. Dziękuję i wesołych świąt. Wesołych świąt. Partnerem programu jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten, właściciel marki z Podlaskiej Spiżarni.